Kamerzysta, powiedz mi, czy dalej uważasz, że ten film z niepełnosprawnym to nie było nic złego? Dalej za to nie przeprosisz? Ja nie mam zamiaru za to przepraszać. Że najpierw byłeś kolegą kamerzysty, potem wieszałeś na nim psy, a teraz będziesz go obcinał? To jak to w ogóle wygląda? Słuchaj, to wygląda w taki sposób, że... Dobierał się kamerzysta do twojej dziewczyny, czy nie? Ja uważam, że tak. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Przejdźmy teraz do main eventu, Kruszwil kamerzysta. Czy to jest pierwszy raz, kiedy się możecie spotkać twarzą w twarz, od kiedy się rozstaliście, czy nie? Nie mieliśmy okazji. Znaczy, w sensie mieliśmy okazję wcześniej się spotkać, ale nie było to jakieś na długim okresie czasowym. Tak raczej się mijaliśmy. Jak patrzycie na siebie teraz, to jest złość, czy już trochę? Ja nie czuję żadnej złości, nie wiem jak Marek. No, ja tak samo, bardzo taki, kurczę, neutralny stosunek. No, przyjaciółmi już nie jesteśmy, ale myślę, że też wrogami nie. To w takim razie czemu chcecie walczyć? Więc tak, no przede wszystkim mi się podobała tutaj organizacja tej gali. Po drugie, zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo ciekawe to jest zestawienie dla widzów. Po trzecie, tutaj myślę, że już nie trzeba tłumaczyć, że wynagrodzenie jest również bardzo, ale to bardzo atrakcyjne. I myślę, że te trzy rzeczy mnie przekonały i tyle. Kamerzysta, powiedz mi, czy dalej uważasz, że ten film z niepełnosprawnym to nie było nic złego? Dalej za to nie przeprosisz? Ja nie mam zamiaru za to przepraszać. Ja nie mogę wypowiadać się o sprawie, bo sąd mi stricte zakazał wypowiadać się o tej sprawie. No ale film był reżyserowany, ten chłopak. Zawsze robisz na przekór, dawaj teraz ten. Znaczy, no logiczne, zawsze będę robić na przekór, bo uważam, tak jak uważam i to jest moje zdanie, ten film był reżyserowany i ja nie mam zamiaru przeprosić za reżyserowany film. Ten chłopak nie jadł gówna, tylko jadł Nutellę. Marek chyba zdaje sobie sprawę, jak wyglądały nasze filmy i razem z Markiem nagrywaliśmy tego typu wcześniej filmy, także no Marek tutaj chyba, nawet pomimo to, że jest moim wrogiem, może potwierdzić to, że wie, jak wyglądały te filmy i wie, że ja specjalnie tego chłopaka nie wziąłem i nie wiedziałem, że on jest chory. Bo ostatnio rozmawiałem, wywiad przeprowadzałem z Adamem Soroką. On mówił, że miał dużo możliwości trenowania w więzieniu MMA. Ty miałeś w areszcie dużo okazji do sparingów, do treningów? To znaczy były takie możliwości do sparowania, wiadomo. Tylko to był bardziej areszt niż więzienie. No dobra, powiedz mi tak, bo mówicie, że nie macie złej krwi teraz między sobą, że nie jesteście na siebie wkurzeni, ale czy to prawda, kamerzysta, że podrywałeś dziewczynę Kruszwila, jak razem mieszkaliście w domu? Nie, to nie jest prawda. To czemu, Marek, tak mówiłeś? Kłamie teraz kamerzysta? Też właśnie chciałem o to zapytać, bo jak mówicie, że nie macie już złości, to ja głównie tak aż mega was nie śledziłem, ale czasem was włączałem i akurat widziałem, jak ty, Marek, wszystkie brudy na kamerzystę wywalałeś i tam powiedziałeś właśnie, że pod pretekstem jakiegoś filmiku dobierał się do twojej dziewczyny. To się dziwię, że dalej jesteś z tą dziewczyną, a jednak nie masz złości. Bo ja, mi się wydaje, że no... No więc tak, ja tą sytuację przede wszystkim dokładnie przeanalizowałem, bo ja raczej słów na wiatr nie rzucam, zwłaszcza w takiej sytuacji. Rozmawiałem ze swoją dziewczyną na ten temat dużo. Tak jak mówiłem, przeanalizowałem to. Rzeczywiście jakieś tam filmy powstawały. No natomiast tutaj na to jakoś dowodów zbytnio nie ma, aczkolwiek no, dla mnie na tyle to się wiarygodne po prostu wydawało, że stwierdziłem, że użyję tego w swoim materiale, tak? No ale to wiesz, słuchaj, podrywał ci dziewczynę i dla ciebie to już tak przeszedłeś do porządku dziennego po tym? A o kim mówimy? Mówimy teraz o moich relacjach w stosunku do mojej dziewczyny, czy w stosunku do kamerzysty? Nie, macie nie taki neutralny. Ale to my ze sobą praktycznie nie rozmawiamy od 2 lat, także... No tak, ale nie czujesz już złości, tak, do niego? Ja nie jestem przede wszystkim człowiekiem, który na kogokolwiek by się złościł. Zresztą od tej sytuacji, kiedy był ten filmik i tak dalej, no minął rok, także już to wszystko, myślę, że człowiek się zapomina, tak? Dlatego ci przypomnieliśmy, Marek. Spodziewałem się tego, także dokładnie sobie przeanalizowałem, coś tam się między nami działo, no bo też po takim czasie
o większości sytuacji zapomniałem po prostu. Ty, właśnie, Puszek, bo to w takim razie, bo ciebie nie zdążyłem zapytać na naszej części. Bo jesteś taki mały, że cię nie widzieliśmy. Ludzie pisali po tym, jak ogłoszono, że będziesz walczył, że najpierw byłeś kolegą kamerzysty, potem wieszałeś na nim psy, a teraz będziesz go obcinał. To jak to w ogóle wygląda? Słuchaj, to wygląda w taki sposób, że... Nie mieliśmy kontaktu z sobą, nie mieliśmy w jakiś sposób porozmawiać, wytłumaczyć sobie rzeczy. To nie wygląda. Miałem spinę z Wiolką, przez co nasilił się nasz konflikt. Ja z nim personalnie nigdy nie miałem złych relacji. My się trzymaliśmy dosyć dobrze. Po wyjściu z Łukaszem się od razu pogodziliśmy. Rozmawiamy praktycznie codziennie i sam Łukasz mi to zaproponował. To nie była moja propozycja. Łukasz mnie spytał i po prostu na to przystałem. Ja do niego nic nie mam. Wyszło źle. Ja też byłem pod wpływem dużych emocji, nie miałem nikogo obok i no wyszło raczej... Trzeba chyba kogoś przyprowadzić, żeby cię przytulił teraz. Dobra, oddaję mikrofon. Tak, mam pytanie do kamerzysty dokładniej. Chcę zacząć od prostego pytania, czy będą nowe nuty, bo jestem mega ciekawa. I czekam oczywiście na nowe piosenki. Będzie na pewno jedna. Będzie? Będzie na pewno jedna. O, to nie mogę się już doczekać. A taka czyli fajna... Disney Kruszwila, tak? Tak. A taka fajna jak Biznesmen? No nie wiem, będziesz musiała sprawdzić. No dobra, kolejne pytanie. Kogo tak naprawdę ruchałeś? Psychofankę czy Klaudię? Żadnej. Dobrze. Enigmatyczna odpowiedź, elegancko. Jeszcze masz jakieś pytanie do kogoś? Czy leciałeś na boki, jeśli chodzi o Karinę? Jeśli nie chcesz odpowiadać, to nie ale musisz. Ale to moje życie prywatne, chyba nie powinniśmy tego tutaj poruszać. W sensie, no dobrze, rozumiem. Ale ty nie czujesz, że stresujesz chłopaka? Nie stresujemy. Sorry, Kamuś, sorry. Żartuję. No dobra, słuchaj, Zadymiaro, to w takim razie może do Kruszwila masz jakieś pytanie. Kruszwil? Mam pytanie do Kruszwila w sumie. No to mów. Że co? Poczekajcie, muszę to zrobić. Zadaj pytanie. No przepraszam, no bo tutaj było tak, że kamerzysta cały czas coś bzykał, to chciałem się zapytać, czy Kruszwil coś bzykał. No robi się coraz bardziej gorąco. Kruszwil jest w związku. Odpowiadaj, mordo! To odpowiem za niego. W związku jest chyba już kilka lat. Tak? W związku z czym? 3 lata jestem i jakoś tak, kurczę, nie mam tendencji do zmian. Chyba dżentelmeni o takich rzeczach nie rozmawiają. Twoja dziewczyna mówi co innego. Żartuję. Nic takiego by nie powiedziała. Ona jest akurat no coraz bardziej się... jesteś coraz dalej walki ze mną za takie gadki. O. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Kruszwil, chciałam się spytać, kiedy się odkończysz i kiedy będzie jakiś super content, bo czekam na jakieś prestiżowo czy coś. No z mojej strony niestety już nic takiego raczej nie będzie, powoli tutaj. Ale i tak jesteś super. Dziękuję, bardzo miło. Marek, czy po walce z Minimajkiem trenowałeś w ogóle, czy odpuściłeś treningi? Jak to u ciebie wygląda? Akurat odpuściłem po walce z Minimajkiem treningi, także od tamtej pory nie trenowałem za bardzo. A teraz już od jakiego czasu trenujesz w ogóle? Teraz to kurczę za bardzo nie chcę mówić, w jaki sposób ja się przygotowuję, bo w dosyć niestandardowy sposób i boję się, że ktoś może z tego skorzystać. Ale to jedziesz do jakiegoś klasztoru Shaolin, czy jakie to nie, są niekonwencjonalne nie, metody? Oglądam poradniki na internecie głównie i z tego się uczę. Zawodnik MMA, zrób to sam, tak? Nowoczesna nauka sztuk walki. No dobra, kamerzysta, no pytałem cię, jak było w areszcie, a teraz na wolności, czy masz okazję gdzieś trenować, jak to wygląda? W areszcie nawet fajnie było, a na wolności, no jeszcze lepiej. No. Tak, no że tak, powiem, na wolności gorzej. No, można tak powiedzieć. Taka jest nawet. Prawda, czy tego nie w każdym razie mam 3 trenerów, bo chciałem tego samego trenera, który ma Marek, ale Marek mnie uprzedził. Także no, mam 3 różnych trenerów, którzy są odpowiedzialni za 3 różne sztuki walki. Dobra, słuchaj, Kamuś, nie będę czekał, aż ci skończy fryzurę Puszek, tylko robimy face to face teraz. Chcę zobaczyć, czy te nerwy między wami są jeszcze, czy to już jest naprawdę zamknięte. Myślę, że te nerwy dopiero powstaną z wyniku chęci zwycięstwa. Ja myślę, że walka będzie krwawa, ale tutaj raczej nie chcę. Palec szopki. Macie coś sobie do powiedzenia? Niech wygra lepszy.
Dobra. Jak możecie bliżej stanąć? Widzisz w oczach Marka strach? Bo ja widzę, że jest bardzo zdeterminowany. Ja go znam na wylot, także no, on nie pokazuje mocy. A myślisz, że co teraz czuję? Obojętność. No dobra, panowie. Pozycja bokserska i wracamy do przodu. Ja jestem ogólnie ciekaw jeszcze, czy kiedykolwiek, bo bardzo długo współpracowali Marek z kamerzystą, czy kiedykolwiek mieli jakąś styczność taką, że się tam poprzepychali, czy nie? Nagrywaliśmy kiedyś filmik. Ale tak, ale to jeżeli taki... chodzi o prywatny konflikt, to no, nie było takiej sytuacji. Że nie mieliście, że się wkurzyliście nie, poza kamerami? Nigdy się naprawdę nie biliśmy. Aha. No czyli jest... nie było tak, że uderzyłeś Kruszwila zaraz po tym, jak wyłączył live'a? Ja go nie uderzyłem. No Marek, w takim razie ty kłamiesz czy kamerzysta? Także jeśli chodzi o łączenie tego faktu z filmem, który następnego dnia... Ale nie pornograficzny? Dobra, Paweł, daj mi się wypowiedzieć. To absolutnie tych dwóch faktów nie można łączyć, bo rzeczywiście to był makijaż, tak? Nie było żadnych tam rękoczynów, tak? To czemu mówiłeś, że były? Znaczy bardziej takie kurcze odepchnięcie czy coś w tym stylu, no na pewno nie doszło do żadnej bójki, tak? Inaczej, ja myślę, że Marek miał do mnie duży żal o to, że po prostu tak to się skończyło, jak się skończyło. No i troszeczkę podkoloryzował całą sytuację, no ale ja nie mam do niego jakiegoś większego żalu o to, bo w zasadzie mu się, nie dziwię, no, że tak postąpił, jak postąpił. Dlatego też nie mam do niego złej krwi. No więc wyjaśnimy to po prostu w oktagonie, no będzie na pewno krwawa walka, bo żaden z nas tak naprawdę nie będzie chciał przegrać. Dużo rzeczy, które powiedział Marek na filmie, nie były prawdą i no, Marek sam to aktualnie potwierdza. Ale nie mam mu tego za złe, bo po prostu ja też dużo rzeczy złych zrobiłem i... No i ja nawet widzę, że już drugi raz, Marek, przyznajesz się do kłamstwa. Nie, ja się nie przyznałem do kłamstwa. Z kobietą powiedziałeś, że dokładnie nie przeanalizowałeś, okej. Okay. Powiedziałem, że dokładnie właśnie przeanalizowałem i jej... Ale powiedziałeś, Znaczy, nie powiedziałem, że przeanalizowałem i dlatego to powiedziałem, bo ponieważ nie rzucam słów na wiatr. No, że przeanalizowałeś, a mówiłeś chyba na filmiku, jak dobrze pamiętam, jak nie, to pomóż mi, Michał. Ja nie, akurat że... nie mówił, że doszło do rękoczynów, że go zaatakował, jak wyłączył live'a. Oto, a ja bardziej o ten wcześniejsze kłamstwo, że mówiłeś, że jakby... Czułeś, że pod pretekstem filmiku chciał się dobierać do twojej dziewczyny. Wymacać ją, coś takiego. Ale mówisz o jakby treści. O tym, jak filmu na siebie teraz? brudy praliście na początku. No tak, bo rzeczywiście mnie doszły suchy. Przeanalizowałem to, rozmawiałem ze swoją dziewczyną zresztą o tym. I to dla mnie było na tyle wiarygodne, żeby to po prostu uwierzyć, tak? Aha, czyli jakby dziewczyna powiedziała, że tak odczuwała i dlatego to powiedziałeś, bo ja teraz nie rozumiem, czy ty się przyznałeś, że jednak to było niepotrzebne, że tak powiedziałeś na kamerzystę, że tego nie było, czy jednak było i no zakręciłeś trochę. Po prostu powiedz, było coś takiego? Uważasz, że dobierał się kamerzysta do twojej dziewczyny, czy nie? Ja uważam, że tak. Aha, no dobra, no bo ja na początku, no czyli tylko jedno kłamstwo, sorry. Jakie kłamstwo? No, z tym pobiciem. Z tym pobiciem, tak? Tego ja nie analizowałem, więc jakby nie będę tu Michałowi zostawić. Ale ja przecież, bo ludzie pewnie skojarzyli ten fakt z tym, że nagrałem na następny dzień filmik. Nie, Marek, to chodzi o film, który opublikowałeś, próbując mnie zniszczyć i wiem, za co próbowałeś mnie zniszczyć, ale no troszeczkę tam nakłamałeś. No i no nie oszukujmy się, Marek, no to było nieładne z twojej strony, ale nie mam do ciebie żalu po prostu o to, no i tyle, no. To jak doszłeś już do głosu kamerzysta, no to jak się odniesiesz do tych słów, że się dobierałeś do Marka dziewczyny? No nie dobierałem się do Marka dziewczyny. Czy ktoś tu kłamie? No możemy się tak słownie przepychać. No wiadomo, możemy się słownie przepychać. Albo ktoś powie argumenty. Inaczej, jeżeli on wierzy w słowa swojej dziewczyny. Tam był mocny konflikt, tak? Chociaż Karolina dzisiaj powiedziała, że... Jesteś jej obędny, nie, ani cię nie lubi, ani cię nie lubi. Więc... Ale to obydwie strony mogą kłamać, tak? No, w tym przypadku. Także Marek musi po prostu wybrać stronę, której wierzy. No, wybrał taką stronę, jaką wybrał. No i tyle.
Dobra, pytanie jeszcze do ciebie, Marek, bo w tym filmie właśnie, o którym rozmawialiśmy, mówiłeś, że kamerzysta niszczył ludzi, a ty nigdy się nie postawiłeś. Dlaczego się nie postawiłeś? Bałeś się go? Czy o co chodzi? A o kim konkretnie mowa? No, ty powiedziałeś, już nie pamiętam, kogo tam wymieniłeś, powiedziałeś, że niszczył ludzi w tym słynnym filmie, który opublikowałeś na YouTubie. A czy nie ma mowy o konkretnej osobie? To znaczy konkretnie chyba tam nie powiedziałeś, bo ja też kojarzę, bo pewnie to był ten sam filmik, ja go obejrzałem cały, jak nie, tam dobra, brudy, myślałem, że brudy na kamerzystę prałeś, to jakby tam powiedziałeś, że wielokrotnie byłeś świadkiem, jak niszczy ludzi z waszego projektu. To chyba wiesz, kto był w projekcie waszym. No tam jest sporo ludzi, tak? Nawet Karolina, nawet tutaj Klaudia z koleżanką tą drugą. Zapomniałem. Ksywki? Viola. Tak? Viola. No dobrze. No, no i tam wiele innych, tak? Hejter, olejnik i tak dobra, dalej. No to, no to chyba o nich mówiłem. Jeśli chodzi o jakby osoby, które grały na naszym kanale, no to one poniekąd zresztą kurczę, nie chcę też za bardzo wracać tutaj do jakiegoś obarczania winą kamerzysty, ale no generalnie zwykle jak ktoś tutaj występował na tych filmach, to z najlepszym wizerunkiem to on nie wychodził. Ale te osoby wiedziały, na co się piszą. Przychodziły na filmy grać takie role, jakie grały, po to, żeby zyskać popularność. To nie było tak, że ja brałem przypadkową osobę i powiedziałem jej, wystąp na filmie, damy ci sławę, ale nie obarczy cię to no, utratą wizerunku. On, te osoby doskonale zdawały sobie sprawę, z czym to się wiąże, tak? Także no, nie rozumiem, Marek, co teraz mówisz. No generalnie mnie akurat dochodziły inne słuchy, że to zupełnie inaczej wygląda, że jest jakby obiecywanie wielu różnych rzeczy, a kończy się to inaczej. No takie delikatne manipulowanie, ale tu no, też... Ale no to nawet nie trzeba być idiot. No, inaczej, no każda logicznie myśląca... Weź tą maszynkę puszek od mikrofonu. Każda logicznie myśląca osoba byłaby w stanie zweryfikować, tak, czy no, oglądając nasze filmy, czy te filmy są w jakimś stopniu patologiczne, czy nie. No proste, logiczne. No jeżeli ktoś logicznie myśli, przychodzi na film i widzi nasze filmy, no to wiesz, czym to się wiąże, tak? No dobra, kamerzysta, to powiedz mi w takim razie, dostawałeś wiele ofert walki już wcześniej, dlaczego teraz się zdecydowałeś na to? Dostawałem, no ale wcześniej byłem bardzo zajęty z stricte nagrywaniem filmów. Byliśmy Rekord Daily. Chodziło o pieniądze, czy nie? Znaczy o pieniądze nie chodziło, bo jeżeli chodziło o pieniądze, no to wiadomo, że podjąłbym tej walki, tak jak w tym przypadku. A wcześniej po prostu bardziej zależało mi na rekordzie pobicia Daily, pobicia no Freeza, no, w tamtym okresie czasu. No i udało się to, ale po prostu zbieg okoliczności, który miał miejsce. Czy twoja garza jest rekordowa w historii polskich freakfightów? Jeszcze raz. Czy twoja garza za tą walkę jest rekordowa w historii polskich freakfightów? Podejrzewam, że podstawa tak. Panowie, jakie teraz emocje wami rządzą po tych wymianach zdań? Może zacznijmy od Kruszwila. Ty nie pokazujesz nigdy emocji, ale czy się trochę zdenerwowałeś tą wymianą zdań? Nie, jakoś nie robią na mnie takie rzeczy wrażenia. A ty czemu jesteś taki pobłażliwy, bo skoro Kruszwil się przyznał, że parę razy... Oczywiście, Magikal. Ale po streamie. Dobra, tutaj panie Magikal, proszę się nie wpieprzać. Kamerzysta... Powtórzyć, bo nie usłyszałem. Kamerzysta, powiedz, czy po tym, co powiedział Marek, dlaczego skoro Marek mówi, że trochę nagiął faktów, ty dalej uważasz, że nie masz żadnej złości na Marka? To jest przez to, że ty też masz jakieś poczucie winy, czy po prostu jesteś pobłażliwy dla niego? Znaczy inaczej, po części ja czuję się winny, tak? To nie jest tak, że ja nie czuję się winny, bo wiadomo, wina jest zawsze po środku. To nie jest tak, że ktoś jest winny, a ktoś jest w ogóle święty. Ja też jestem po części winny, dlatego tutaj pobłażliwie podchodzę do tej sprawy. No i cóż, no, ja stricte wybaczam mu tamto. Zrobił jak zrobił, tak jak chciał zrobić w tamtym momencie. Ja zrobiłem coś, on zrobił coś. Myślę, że jesteśmy kwita, jeżeli chodzi stricte o to. No i wyjaśnimy to w oktagonie, nie? Resztę po prostu wyjaśnimy w oktagonie, bo to musiało do tego dojść. W sensie powinno do tego dojść wcześniej, no ale nie mieliśmy po prostu okazji wyjaśnić tego wcześniej w oktagonie. No to mam nadzieję, że wyjaśnicie sobie to po męsku w oktagonie i wtedy już wszystko będzie jasne. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję wam za obecność. Jeszcze mam tylko tak, że ja czuję duży niedosyt od Marka i kamerzysty, bo widzę, że tam jednak można
Spokojnie wydaje jeszcze mi się, że coś wyłuskać, że widzę, że Marek sporo ukrywa. Kamerzysta też, ale chociaż argumentami, co by nie było, uważam, że kamerzysta trochę to lepiej obierał w argumenty. Marek tak się wymigiwał. Od chłopaków jakby ja jestem usatysfakcjonowany. Powiedzieli sobie wszystko. To ja musicie przybić. Dobra, chłopaki, to czekamy, czekamy na większe dymy z waszej strony na następnej konferencji. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać. I ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja będzie większa.